Hejka, witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Tym razem trzecia część Back to School. I w tym odcinku będzie konkurs, czyli rozdanie, więc oglądajcie koniecznie do końca. Jak widzicie, przyszła do mnie taka wielka paczuszka, a w tej paczce zaraz zobaczycie, co się kryje. I oglądajcie uważnie odcinek, bo gdzieś tak w środku, no zobaczycie sami. Powiem o konkursie, o zasadach konkursu. No i pamiętajcie, łapce w górze, wbijamy, może 6 tysięcy tym razem, zawsze 5, więc teraz 6. Wbijamy, zobaczymy, czy wiemy. I zostawcie subskrypcję oraz dzwonek. No i teraz przechodzimy do odcinka. Okej, już teraz będę otwierać tą paczkę, dam sobie ją na dół. No i oczywiście w tym filmiku powiem wam, co jest do wygrania. No i tym razem taka nietypowa, więc rzecz do szkoły, zobaczycie sami. Okej, no to zaczynamy. Pierwsza rzecz, co to jest? Mamy tutaj plecaczek, wow, ale ładny, z takimi zebrami, dobra. Ogólnie wszystkie rzeczy, które wam pokażę, są z firmy Astra, a plecaki są z marki Hush. No ten właśnie plecak jest z marki Hush. Taki piękny, mi się naprawdę podoba. Na pewno będę w nim chodzić do szkoły. Dobra. No i teraz wam pokażę. Tutaj się odpina. O, w taki sposób. W pierwszej przegrodzie mamy wyjście na słuchawki. Tutaj wkładamy telefon. No i tutaj wkładamy przez tą dziurkę słuchawki i możemy sobie słuchać muzyki, jak na przykład idziemy do sklepu. I ogólnie ta komora jest wielka, na książki na przykład. Tutaj się zapina też, o tak, w ten sposób. Okej, kolejna przegroda. Mamy tutaj ogólnie cztery przegrody, dużo miejsca. I w tej przegrodzie już wam pokazuję, co jest. O, akurat tu nie ma kieszonek. Też miejsce na przykład na książki. Teraz przesuwamy. Kolejna przegroda, już trzecia. I tu się znajduje kieszonka z organizerem. Mamy tutaj takie coś na klucze. O, tak to sobie robimy. Mamy klucze, zamykamy szafkę. No i później znów sobie tak wsadzamy. I na pewno nam te klucze się nie zgubią. Tutaj możemy wsadzić sobie portfel lub telefon. Tutaj też możemy sobie coś wsadzić. I tu mamy miejsce na długopis lub na ołówek. Tak wygląda. Zasuwamy. I kolejna. I w tej malutkiej, co tu mamy? Co mamy? O, nic. Taka pusta, znaczy w sensie można coś tam wsadzić do niej. Nie mamy kieszonek w środku. I z tyłu mamy taką gąbkę. To jest bardzo wygodne dla naszych pleców. Będą nas boleć na pewno. No i to w sumie tyle. Plecak bardzo super wygodny i dużo się w nim mieści. I tutaj z prawej i z lewej strony mamy miejsce na bidon albo na picie, wodę. W sumie tyle. Fajnie się prezent prezentuje. Polecam bardzo. Ładne wzory. Super, super. I oczywiście link macie w opisie tego sklepu, żeby kupić plecak. I teraz kolejny plecak. Już wam go nie będę pokazywać, bo w sumie jest taki sam, tylko ma inne wzorki. Takie kolorowe. No, nowe te wzorki. Z liśćmi. Też bardzo ładne. Zaraz pójdziemy go tutaj. No i ostatni plecak. Dam taki. I zgadnijcie, na co ten jest plecak. Na konkurs. Dobra, zaraz wam opowiem o zasadach konkursu, ale jeszcze to nie wszystko na pierwsze miejsce. Zaraz jeszcze wyciągniemy rzeczy na konkurs, no i to wtedy wam powiem o zasadach. Co my tam jeszcze mamy? O, mamy taki ładny piórnik. Taki sam jak plecak, ale super. Będę go nosić na szkołę. Dobra, tak wygląda z bliska. Teraz sumie go otworzę. O, taki. Ślicznie, tak się wkładzie i się rozsuwa. Pokażę, mam miejsce. Tyle ma miejsca, też jest pojemne bardzo. I bez problemu zasuwamy. Dobra, odkładamy na bok. Kolejny piórnik. Taki sam jak plecak, co wam przed chwilą pokazywałam. Super, super, prawda?
super sprawa. No i kolejny piórnik. Taki sam jak plecak do konkursu. Tak wygląda. Nie będę go otwierać, bo to dla was. Wkładamy kolejne rzeczy do konkursu, ale to nie wszystko. Dobra, dalej. Mamy takie same trzy piórniki. Otworzymy jeden. O, tak wygląda. Fajnie się tak błyszczy. Teraz co mamy, i wam pokażę. Tak wygląda w środku. Też bardzo ładne. Nic takiego jeszcze nie widziałam. Okej, kolejna rzecz. Mamy tutaj plastelinę. Tak dużo kolorów. Do wyboru do koloru. Dobra. Następnie mamy flamastry. Też do wyboru do koloru. Oczywiście z firmy Astry. Kolejna rzecz. Tym razem farby plakatowe. Jest ich 13. Następnie mamy modelina, cukiernicza zabawa. Przyda się do techniki. Kolejna rzecz, zobaczymy czy do konkursu. I to są farby akwarelowe. I do konkursu na pierwsze miejsce. Dalej mamy trzy kleje. Takie. Jeden idzie na konkurs. Dobra, składamy na bok. I to w sumie wszystkie rzeczy na pierwsze miejsce. A teraz czas na zasadę konkursu. Aby wygrać rzeczy, będzie tylko jedno miejsce. Trzeba zrobić tak. Zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwonek dać, jeśli ktoś jeszcze nie dał. Napisać w komentarzu, dlaczego chcesz wygrać te rzeczy. I dać mi follow na musicallyamelicia.ca, czyli na TikTok. No i później będę losowała jedną osobę. Ta jedna osoba wygra te rzeczy. I oczywiście później napiszę do tej osoby, żeby podała mi adres. I wyniki konkursu będą 2 września. Dobra, i teraz wam pokażę resztę rzeczy. Mamy farby plakatowe w tubach. Takie. Dalej. Kredki świecowe. Majstro lubi nim rysować. Pędzle. Pastele suche. I kredki takie dwustronne. I to tyle. Oczywiście w konkursie, jeszcze raz powiem, możecie wygrać ten super plecak, piórnik, farby i klej. No a jeśli wam się nie uda wygrać, no to zawsze możecie kupić te rzeczy w linku, który podam wam pod filmem. No i tam będzie link do sklepu. Na tym kończę ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, wbijam na 6000 subskrypcji oraz dzwonek i wbijajcie na moje portale społecznościowe. Pa, pa!